zaszczyt powitać w murach naszej szkoły Państwa. Witam serdecznie. Rada Osiedlowa nr 5 wspólnie ze społecznością Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach kolejny już raz zorganizowała spotkanie opłatkowe. Na uroczystość przybyli mieszkańcy osiedla, rodzice i nauczyciele emeryci starej czwórki. Z Radą Osiedlową nr 5 już współpracujemy od wielu lat i dzisiaj może panu prezesowi Rady Osiedlowej oddam za chwilę mikrofon, panu Kazimierzowi Porabikowi, bo myślę, że dzięki niemu ta uroczystość tu jest. Po przywitaniu gości przez panią dyrektor i prezesa Rady Osiedlowej dzieci i młodzież przedstawiły jasełka. Dzisiaj te jasełka zostały przygotowane pod kierownictwem pana magistra Radosława Zielińskiego, pani magister Anny Kwaśniak i pani magister Renaty Krauzowicz i pani magister Elżbiety Jerdanek Wysogląd, a tą piękną dekorację przygotowała pani Ewa Rybarz i pani Julita Kamińska. Mroźny wieczór, pośród zimy, my z kolędą przychodzimy. I choć mróz się tęgi sroży, niesiemy wam pokój Boży. Z ciemnej nocy, od ulicy, idą do was kolędnicy, by ogłosić wam nowinę, jak Bożą witać dziecinę. Jasełka w Zespole Szkół Publicznych nr 1 mają już bogatą tradycję i jak mówią opiekunowie, za każdym razem są nieco inne, tak aby tych samych widzów zaskoczyć czymś nowym. Po jasełkach tradycyjne spotkanie opłatkowe, podczas którego mieszkańcy osiedla składali sobie życzenia i śpiewali kolędy. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok. I żebyście mieli dostatku wszelakiego. W chałupie i w stodole, w komorze, w oborze. Daj nam, Panie Boże. Za kolędę dziękujemy. Zdrowia, szczęścia. Bijmy.